Stellen aus dem Worte Gottes lesen aus dem Neuen Testament. Chcemy przeczytać teraz trzy miejsca ze Słowa Bożego, mianowicie z Nowego Testamentu. Zuerst eine Stelle, die wir dieser Tage schon erwähnt haben, 1. Korinther 5. Pierwsze miejsce, które było również i w tych dniach czytane, pierwszy list do Koryntian, 5. rozdział. Vers 7, zweiter Teil. Siódmy wiersz, druga połowa. Denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, 7 wiersz, druga połowa. Albowiem na naszą Wielkanoc, a w niemieckim tłumaczeniu jako nasza Pascha został ofiarowany baranek Chrystus. Dann aus dem 10. Kapitel des gleichen Briefes. Następnie z 10. rozdziału tego samego listu lesen wir die ersten vier Verse. Przeczytamy pierwsze cztery wiersze. Pierwszy list do Koryntian, 10. rozdział, pierwsze cztery wiersze. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Und dann eine letzte Stelle aus Johannes 3. A ostatnie miejsce z Ewangelii Jana, 3 rozdział. Vers 14. 14 wiersz. Jana 3 rozdział, 14 wiersz. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Am Freitagabend durften wir uns mit den Festen des Herrn beschäftigen. W piątek wieczorem mogliśmy zajmować się świętami Pana. Und wir hatten gesehen, dass sie prophetischen Charakter haben. I mogliśmy to oglądać, że i one dysponują takim proroczym charakterem. Und dass die ersten vier Feste in ihrem prophetischen Charakter schon erfüllt sind. I że pierwsze cztery święta w swoim proroczym charakterze zostały już spełnione. Wir hatten gefunden den Tod des Herrn vorgeschattet im Passa. Oglądaliśmy również śmierć Pana, która została w takich obrazach przedstawiona w Starym Testamencie w tym baranku paschalnym. Die Auferstehung des Herrn im Vorbild der Erstlingsgabe. Zmartwychwstanie naszego Pana zobrazowane w tych kłosach pierwocin. Przepraszam, snopach pierwocin. Und das Herabkommen des Heiligen Geistes am Fest der Pfingsten, der Fest der Wochen. A zesłanie Ducha Świętego zobrazowane w tym święcie tygodni. Und ich habe jetzt diese Verse im Neuen Testament gelesen. A ja dzisiaj przeczytałem te wiersze z Nowego Testamentu, wo wir auch Vorbilder im Alten Testament haben. Co do których mamy również też i obrazy zawarte w Starym Testamencie. Anfangen vom Passa. Począwszy od Paschy. Über das Schilfmeer, das Rote Meer. Następnie poprzez Morze Czerwone. Und den geschlagenen Felsen. Jak również i później widzimy tą skałę, która została uderzona. Und der in der Wüste durch Mose erhöhte Schlange. Jak również i widzimy tego węża miedzianego na pustyni, wywyższonego na drzewcu przez Mojżesza. Die alle von einer Sache sprechen. I one wszystkie obrazowo wskazują na jedną sprawę. Vom Tod Christi.
wskazują na śmierć Chrystusową. Wir haben dann im Alten Testament noch einmal ein Geschehnis, was vom Tod Christi spricht. Mamy w Starym Testamencie jeszcze jedno zdarzenie opisane, wskazujące na śmierć Chrystusa. Der nicht direkt im Neuen Testament, das nicht direkt im Neuen Testament erwähnt wird. Które nie jest bezpośrednio w Nowym Testamencie wymienione. Das ist der Durchzug durch den Jordan. A mianowicie chodzi o przejście ludu izraelskiego przez Jordan. Und dann die Beschneidung in Gilgal. A następnie obrzeska, która odbyła się w Gilgal. Auf die aber in Kolosser 2 angespielt wird. Która również jest wzmiankowana w liście do Kolosan w drugim rozdziale. Alle diese Geschehnisse, die stattgefunden haben beim Auszug der Kinder Israel aus Ägypten, wszystkie te zdarzenia, które miały miejsce w trakcie wyjścia ludu izraelskiego z niewoli egipskiej, bis zum Einzug in das verheißene Land. I działy się aż do chwili, gdy lud znalazł się w tym obiecanym kraju. Sprechen, wie schon gesagt, vom Tod Christi. Wszystkie one obrazowo wskazują na śmierć Chrystusa. Warum gibt Gott so viele Beispiele beim Volk Israel von dieser Sache? Dlaczego Bóg darował tak wiele przykładów jeszcze za czasów, gdy lud izraelski wędrował, tak wskazujących na tą jedną rzecz w Nowym Testamencie? Wir werden sehen, dass bei jeder dieser Begebenheiten, będziemy to oglądali teraz, że w przypadku każdego tego zdarzenia ein anderes Ergebnis des Werkes Christi uns vor Augen gestellt wird. Zostanie nam przedstawiony inny wynik tego dzieła dokonanego przez Pana Jezusa. Die Resultate des Werkes Christi sind so vielfältig. Dlatego, że rezultaty tego wielkiego dzieła dokonanego przez Pana Jezusa są właśnie tak różnorodne, dass nicht ein Vorbild ausreicht, um das alles zu umfassen. Że nie wystarcza tylko jeden wzorzec obrazowy, aby to wszystko pokazać, objąć całość. Und wir können so dankbar sein für diese Vorbilder des Todes Christi im Alten Testament. I możemy być tak bardzo wdzięczni za te wszystkie przykłady śmierci Pana Jezusa w Starym Testamencie, weil diese verschiedenen Ergebnisse dieses Todes, dlatego, że różnorodność tych skutków albo tych wyników tej śmierci Pana Jezusa würden uns ohne diese Vorbilder nicht so klar werden. Nie byłyby tak jasno zrozumiałe bez posiadania tych obrazów Starego Testamentu. Kommen wir noch einmal zu dem Vorbild des Todes Christi, das wir schon angesprochen haben, das Passa. Przejdźmy teraz do tego pierwszego obrazu śmierci Chrystusa, o którym żeśmy już mówili, czyli mówimy teraz o Pasche. Ich kann die Dinge nur anreißen, aufgrund der begrenzten Zeit. Niestety mogę tylko tak wzmiankować te rzeczy, dlatego że mamy ograniczony czas. Und hoffe, dass ihr selbst Interesse habt, das ein wenig weiter zu erforschen. I mam taką nadzieję, że sami wykażecie się zainteresowaniem, aby zbadać tą sprawę głębiej osobiście w Słowie Bożym. Das Passa ist, soweit ich sehe, das zweite Mal, dass Gott in Bezug auf eine Art Opfer etwas anordnet. O ile dobrze ja to widzę, to Pascha jest drugą z takich przez Boga zarządzonych rzeczy, przez które Bóg chciał nam coś pokazać. Erste Mal, dass Gott ein Opfer gefordert hat, wirklich gefordert. Pierwszy raz, kiedy Bóg rzeczywiście zażądał ofiary, ist 1. Mose 22. To jest 22 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Es gab vorher Opfer. Oczywiście i wcześniej już były ofiary. Von Abel. Ofiary składane przez Abla. Auch von Kain, eines, was Gott nicht annahm. Również i przez Kaina, ale ona nie została przyjęta przez Boga. Auch von Noah dann. Również i składana była przez Noego. Aber die hat Gott nicht angeordnet.
Ale te ofiary nie zostały zarządzone albo zażądane przez Boga. Entsprangen der Freiwilligkeit der Opfernden. One po prostu były wynikiem dobrowolnej chęci tych ofiarujących. Bei Noah dem geistlichen Verständnis. A w przypadku Noego to jego duchowe zrozumienie go do tego skłoniło, aby tą ofiarę złożyć. Er hat richtig interpretiert, warum Gott wollte, dass von den reinen Tieren immer sieben Paare auf die Arche sollten. On to we właściwy sposób zinterpretował, dlaczego wolą Bożą było, aby do Arki były wprowadzone z czystych zwierząt właśnie zwierzęta siedem par. Aber beim Passa, da ordnet Gott zum zweiten Mal an. Ale właśnie Paschę Bóg po raz drugi zarządził. Am 10. des ersten Monats, da nehme sich ein jeder ein Lamm. I powiedział do ludu izraelskiego, 10. dnia tego miesiąca niech każdy z was z ludu weźmie sobie baranka na rodzinę. Pascha ist schon etwas Besonderes. Tak, Pascha to jest szczególna rzecz. Ich scheue mich manchmal, muss ich sagen, es ein Opfer zu nennen. Muszę wam wyznać, że czasami to wzdrygam się przed tym, aby ją nazywać ofiarą. Ich werde Grund auch nennen. Ja wam podam powód tego. Wir lesen nirgendwo, dass von diesem Opfertier Gott irgendwas gebracht wurde. Bo w żadnym miejscu Biblii nie jest napisane, żeby cokolwiek z tej paschy było przynoszone Bogu w ofierze. Es sei denn, das Blut. Najwyżej krew. Aber nichts vom Fleisch, nichts vom Fett, nichts, das lesen wir nicht. Ale nic, ani kawałek mięsa, ani kawałek skóry, ani nic z tłuszczu tego zwierzęcia. Aber es ist zum ersten Mal, dass Gott von Blut spricht. Ale w tym przypadku po raz pierwszy Bóg mówi nam o krwi. Bei allen Opfern im ersten Buch Mose lesen wir nichts vom Blut. W przypadku wszystkich ofiar dotychczas w Starym Testamencie ofiarowanych nie czytamy żadnej wzmianki na temat krwi. Obwohl es natürlich geflossen ist. Naturalnie ona również musiała popłynąć. Aber es wird nicht erwähnt. Ale nie jest wzmiankowana. Hier zum ersten Mal. I te, w tym przypadku Paschę po raz pierwszy. Gott fordert es. To Bóg tego zażądał. Es ist auch das erste Mal. To również jest ten pierwszy przypadek. Dass die Israeliten in Bezug auf die Plagen, die in Ägypten waren, etwas tun mussten. W którym to Izraelici, jeśli chodzi o plagi, jakie dotknęły Egipt, musieli ze własnej strony coś uczynić. Die ersten Plagen trafen sie auch, ebenso wie die Ägypter. Pierwsze plagi również dotknęły swoją dotkliwością również Izraelitów, dokładnie tak samo jak i Egipcjan. Wasser im ganzen Land wurde zu Blut. Dlatego, że woda w całym kraju stała się, przemieniła się w krew. Da wird Gosen nicht ausgenommen. I w tym przypadku nie czytamy, aby ziemia Gosen była wykluczona. Auch die Frösche waren im ganzen Land. Również też i żaby były w całym kraju. Die Stechmücken überall. Die Stechmücken. Również też i te muchy kąsające w naszym tłumaczeniu komary też były w całym kraju. Aber dann machte Gott irgendwann eine Scheidung. Ale w pewnym momencie, po kilku plagach, Bóg dokonał podziału. Die Plagen trafen dann nur noch die Ägypter. Następne plagi dotykały tylko Egipcjan. Zum Beispiel diese Plage der Finsternis. Na przykład plaga ciemności. In den Häusern der Israeliten war Licht. A w domostwach Izraelitów była światłość. Aber jetzt kam diese letzte Plage. Ale teraz miała nastąpić ostatnia plaga. Mieli być pobici wszyscy, którzy byli pierworodnymi. I teraz właśnie Izraelici musieli być i w tym zakresie czynni. Musieli właśnie coś przygotować, uczynić, aby być zachowanym przed tą plagą. Sie mussten dieses Tier schlachten. Musieli właśnie to zwierzątko zabić. Sie mussten das Blut streichen. Musieli krwią tego zwierzęcia pomazać od drzwia. Sie mussten das Fleisch dieses Tieres essen, gebraten am Feuer.
Mieli również i spożywać mięso tego zwierzęcia upieczone w ogniu. Ich möchte noch mal auf diesen einen Satz hinweisen. Chciałbym tylko wskazać na to jedno zdanie uwagę. Da nehme sich ein jeder ein Lamm. Czytamy tam, niech każdy z was weźmie sobie baranka. Ich lese, zitiere den Vers absichtlich nicht weiter. Ja celowo nie cytuję tego wiersza dalej. Hat jeder hier im Raum. Czy każdy, który teraz jest w tej sali, im übertragenen Sinn dieses Lamm für sich genommen. Czy w przenośni tego baranka wziął dla siebie osobiście? Was für ein Ergebnis des Werkes Christi wird uns im Wasser vorgestellt. Jakiż wspaniały wynik tego dzieła Chrystusowego został zobrazowany w tym baranku paschalnym. Die Rettung vor dem Zorn Gottes. Mianowicie ratunek przed gniewem Bożym. Das wird im Passalam vorgestellt. To jest właśnie zobrazowane w tym baranku paschalnym. Das ist auch vielleicht der wichtigste Aspekt überhaupt. Może właśnie to jest ten najważniejszy aspekt. Wir sind von Natur aus Sünder. Dlatego, że my z naszej natury jesteśmy grzesznikami. Und stehen gleichsam als solche unter dem Zorn Gottes. I jednocześnie, jako grzesznicy, znajdujemy się pod gniewem Bożym. Und nur die Annahme des Herrn Jesus als den, der für uns starb. I tylko przyjęcie Pana Jezusa jako tego, który za nas zmarł, bringt uns in die Stellung, dass wir Frieden mit Gott haben. Wprowadza nas w stanowisko takich, którzy mamy pokój z Bogiem. War nun das Volk Israel, nachdem sie das Passa so gefeiert haben, gerettet? Czy ten lud izraelski, gdy już obchodzili tę Paschę, byli wyzwoleni? Ja und nein. Tak i nie. Sie waren gerettet von dem Zorn Gottes. Byli uratowani już od sądu Bożego. Ihre Erstgeburt starb nicht. I ich pierworodni z ich rodzin nie pomarli. In der Weise waren sie gerettet. I w tym względzie byli uratowani. Aber sie waren noch in Ägypten. Ale byli jeszcze dalej w Egipcie. Sie waren noch im Zugriffsbereich des Pharao. Znajdowali się w zakresie pochwycenia albo oddziaływania faraona. Und in dieser Weise waren sie noch nicht gerettet. I w tym względzie nie byli jeszcze wyratowani. Wir wissen, dass der Pharao nach dieser letzten Plage zuerst die Erlaubnis gibt, dass sie wegziehen können. Wiemy, że dopiero po tej pladze faraon wydał zezwolenie, aby Izrael wyszedł z Egiptu. Aber dann bereute er seine Entscheidung. Ale potem i tak pożałował podjęcia tej decyzji. Und jagt den flüchtenden Israeliten mit seinem Heer nach. I zaczął gonić ze swoim wojskiem uciekających Izraelitów. Und sie sind in einer ausweglosen Situation. I wtedy oni znaleźli się w sytuacji bez wyjścia. Links und rechts hohe Berge. Po lewej i po prawej mieli wysokie góry. Vor ihnen das Schilfmeer. Przed nimi znajdowało się Morze Czerwone. Und hinter ihm das heranjagende Heer des Pharao. A za nimi goniąca armia faraona. Die Lage schien aussichtslos. Sytuacja wydawała się bez wyjścia. Schreien. Zaczęli krzyczeć. Ich denke, dass manche unter ihnen gesagt haben. Myślę, że niektórzy wśród nich powiedzieli. Das hat keinen Zweck. To nie ma sensu. Wir kommen um. My wszyscy poginiemy. Wir gehen zurück. Wróćmy lepiej. Wir unterwerfen uns wieder dem Pharao. Poddajmy się faraonowi. Wir bleiben seine Knechte. I powiedzmy, pozostaniemy twoimi sługami. Wir kommen wenigstens mit dem Leben davon. Przynajmniej uratujemy swoje życie. Ich möchte dazu etwas lesen. Co do tego chciałbym przeczytać urywek. Aus Hebräer 2. Hebrajczyków z drugiego rozdziału. Werset
14 i 15 wiersz, Hebrajczyków 2 rozdział. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. To, co czytamy w 15 wierszu, to właśnie przed chwilą próbowałem wam w słowach unaocznić. Tu chodzi właśnie o tą bojaźń przed śmiercią. I to z powodu tego byli ciągle trzymani w niewoli. Ale wiemy, że Bóg również rozkazał przez Mojżesza powiedzieć im: stójcie spokojnie i oglądajcie ratunek Pana. Nie musieli walczyć przeciwko Faraonowi i jego armii. Tak jak później musieli walczyć przeciwko Amalekitom. Nie musieli chwycić za broń. Nie, to Bóg za nich wszystko uczynił. Mogli suchą stopą przejść przez środek Morza Czerwonego, podczas gdy Faraon i jego cała armia znaleźli swój koniec właśnie w wodach tego morza. I to jest właśnie jeden z tych skutków śmierci Chrystusa. Że on zabrał diabłu jego moc. Przez swoją śmierć. To, co czytaliśmy w Hebrajczyku, to jest to, co w obrazie zostało właśnie dokonane tam na brzegu Morza Czerwonego. Da waren sie nicht nur gerettet vor dem Zorn Gottes. Nie byli tylko uratowani od gniewu Bożego. Tak jak w przypadku Paschy. Nein, waren sie auch gerettet aus der Macht des Feindes. Ale teraz byli wyratowani również i z tej mocy działania albo zakresu działania nieprzyjaciela. Dann haben wir aber in 1. Korinther 10 noch etwas gelesen. Ale w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale czytaliśmy jeszcze coś dodatkowego. Dass sie dort im Roten Meer, im Schilfmeer auf Mose getauft worden sind. Że oni tam w tym Morzu Czerwonym zostali ochrzczeni w Mojżesza. Das lässt uns doch an Römer 6 denken. I to pozwala nam pomyśleć o Rzymian w 6 rozdziale. Jeder, der hier auf den Herrn Jesus getauft, bo każdy, który w tym pomieszczeniu jest ochrzczony w imieniu Pana Jezusa, został ochrzczony również też w śmierć Pana Jezusa. A cóż takiego wyznajemy, gdy bywamy ochrzczeni? To też możecie przeczytać w 6 rozdziale listu do Rzymian. To są co alter Mensch mit gekreuzigt worden. Że nasz stary człowiek został razem z Chrystusem współukrzyżowany. Das, was wir waren vor unserer Bekehrung. Bo tym, kim byliśmy przed naszym nawróceniem, das hat auf dem Kreuz Christi sein Ende gefunden. To wszystko znalazło swój koniec na krzyżu Chrystusowym. Das, was du von Natur aus bist. A więc wszystko to, co ty ze swojej starej natury jesteś, das ist nicht verbesserungsfähig. Wszystko to nie jest zdolne do jakiejkolwiek poprawy. Durch Erziehung versucht man aus dem Menschen so etwas zu machen, was einigermaßen für die Gesellschaft passabel ist. Poprzez wychowywanie próbujemy z człowieka osiągnąć coś takiego, co by jako tako pasowało, jako taka fasada tylko dla społeczeństwa. Aber in Gottes Augen. Ale przed Bożymi oczami das, was wir von Natur aus sind, nur den Tod verdient.
Wszystko to, czym my jesteśmy z naszej starej natury, to wszystko zasłużyło na śmierć. Wiecie, die Menschenmenge hat gerufen, als der Herr Jesus vor ihnen stand. Kreuzige ihn. Cały tłum ludzi, który stał przed Panem Jezusem, wołał do Piłata, ukrzyżuj go. Das haben sie gefordert in Bezug auf den einzigen Menschen, der vollkommen war. A tego zażądali w stosunku do jedynego na ziemi człowieka, który był doskonały. Aber wenn wir vor Gott stehen, als natürlicher Mensch. Ale jeżeli my stajemy przed Bogiem jako ludzie w tym ciele, dann sagt Gott zu völligem Recht. To wtedy Bóg, mając pełnię racji, może powiedzieć o nas: kreuzige ihn. Ukrzyżuj go. Ein anderes Urteil hat Gott nicht über den alten Mensch. Bo Bóg nie ma innej możliwości wydania innego wyroku nad starym człowiekiem. Das bekennen wir in der Taufe. I to właśnie wyznajemy w czasie chrztu. Das Volk Israel wurde auf Mose getauft, im Roten Meer. I lud izraelski został ochrzczony w Mojżesza w tym Morzu Czerwonym. Sie haben dann jenseits des Roten Meeres das Lied der Erlösung gesungen. A na drugim brzegu wyzwoleni zaśpiewali tą pieśń wyzwolenia. Hast du das auch schon mal gesungen? Czy i ty kiedyś w swoim życiu zaśpiewałeś tego rodzaju pieśń wyzwolenia? Ich denke jetzt an ein Lied im Deutschen. Ja myślę teraz o jednej pieśni, która w niemieckim jest. Wo der Text steht, alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Gdzie ten tekst brzmi mniej więcej tak: wszystkie moje grzechy i jego krew usunęła. Hast du das schon mal gesungen? Czy coś takiego, takie słowa już kiedykolwiek zaśpiewałeś? Und zwar im Glauben. A mianowicie z serca, z wiary. Voller Freude. I jednocześnie w pełni radości. Ist es das, was dein Herz weiß? Czy to jest rzecz, o której twoje serce wie? Alles ist geordnet. Że wszystko zostało uporządkowane. Wie gesagt, ich bin jetzt fast nochmal zu Passa zurückgekommen. I jak widzicie, znowu z powrotem wróciłem do Paschy. Das Blut Jesu Christi, das uns reinigt von aller Sünde. Gdyż krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Wie gesagt, ich konnte dieses befreiende Lied erst singen, als die Ägypter tot am Ufer des Meeres angespült wurden. Ale tak jak już to mówiłem, oni tą pieśń wyzwolenia mogli dopiero wtedy zaśpiewać, gdy widzieli, że martwi Egipcjanie byli wyrzuceni przez fale morskie na brzeg Morza Czerwonego. I oni potem wędrowali dalej. Kommen nun wirklich in die Wüste. I w tym momencie weszli już rzeczywiście na teren pustyni. Nicht überall sind Quellen. Nie wszędzie są na pustyni źródła. Palmbäume wie in Eli. I miejsca, w których jest parę palm, tak jak na przykład Elim. Sondern da gibt es auch wirklich Wüste. Nie, tam rzeczywiście jest teren, który naprawdę jest pustynią. A dann haben sie kein Wasser. I na tym terenie doszli do miejsc, gdzie nie było wody. Schreien sie. I zaczęli wołać. Dann sind sie kurz davor, Mose zu steinigen. A nawet doszli do tego, że o mało by Mojżesza ukamionowali. Mose ruft zu Gott. Mojżesz zaczął wołać do Boga. Gott sagt ihm, was er tut. I Bóg powiedział, co ma uczynić. Soll die Ältesten Israels versammeln. Miał zgromadzić starszyznę z Izraela. Und Gott würde dort bei ihm stehen an dem Felsen. A Bóg stanie przed nim na skale. Dann sollte er seinen Stab nehmen. I wtedy on miał wziąć swoją laskę. Den Stab, womit er den Strom in Egipten geschlagen hat. To ta sama laska, którą uderzył wody Nilu w Egipcie. Dann sollte er hier den Felsen schlagen. I tą laską miał uderzyć w tą skałę. Dann würde Wasser kommen. I miała wypłynąć woda. Wir haben gelesen in 1. Korinther 10. Czytaliśmy w pierwszym liście do Koryntian 10 rozdział, der Fels aber war der Christus. Że skałą był tą Chrystus. Wenn der Fels geschlagen wird, i jeżeli ta skała była uderzona, dann ist das ein Bild vom Tod Christi. To jest to obraz śmierci Chrystusa. Der Stab Moses war der Stab des Gerichtes. Ta laska Mojżesza była tą laską sądu.
Später hatte Aaron einen Stab. Później czytamy o tym, że i Aaron miał laskę, der gesprost hatte. Laska, która suchego stanu zakwitła. Der hatte einen ganz anderen Charakter der Gnade. I ta laska miała całkowicie inny charakter, mianowicie łaski. Aber der Stab Moses war der Stab des Gerichtes. Ale laska Mojżesza była laską sądu. Immer wieder hat er ihn angewandt, als die Plagen in Ägypten kamen. Bo ciągle na nowo jej używał, gdy miały nastać plagi w Egipcie. Jetzt stand er da, die Ältesten vor ihm. I wtedy on stanął, a cała starszyzna Izraela przed nim. Sie haben ja nicht gehört, was Gott mit Mose geregelt hatte. Oni tego nie słyszeli, co Bóg rozmawiał z Mojżeszem. Mose hebt den Stab. I Mojżesz podnosi do góry swoją laskę. I wyobrażam sobie, jak wszyscy ze starszych z Izraela stanęli na baczność w tym miejscu. Dlatego, że to była przecież ta laska tego sądu. Czy teraz nad nimi ma nastąpić sąd z tego powodu, że oni szemrali? Ale laska uderzyła w skałę. Chrystus został uderzony. I jaki był skutek tego? Nie oglądamy tutaj takiej myśli zawierającej w sobie zgładzenie i przebaczenie grzechów. To jest auch kein Feind, der besiegt werden muss, wie der Pharao und sein Heer. Ona również też i przed sobą nie miała Faraona i jego wojska, które miało być zwyciężone. Nein, hier kommt Wasser hervor. Nie, tutaj z tej skały wypływa woda. Na diesem Wasser können wir vielleicht zweierlei sehen. I w przypadku tej wody możemy dwie rzeczy oglądać. Einmal das Leben. Po pierwsze, życie. Aber dann auch den Heiligen Geist. Ale również i obraz na Ducha Świętego. Johannes 4. Pomyślmy sobie o tym, co jest napisane w Jana w 4 rozdziale. Und dann Johannes 7. I w Jana w 7 rozdziale. Wo der Herr Jesus von diesem Wasser spricht. W tych miejscach Pan Jezus mówi o tej wodzie. Das ergeben würde. Że On tą wodę da. Das Wasser, das ins ewige Leben gewährt. Tą wodę, która będzie wypływać ku żywotowi wiecznemu. W Johannes 7 sehen wir, dass das dieses Wasser dann auch von dem Heiligen Geist spricht. I tam w Jana w 7 rozdziale oglądamy wyraźnie, że ta woda mówi wyraźnie o Duchu Świętym. Seht ihr, dass wir ewiges Leben haben? Spójrzcie na to, że my posiadamy życie wieczne. Und dass wir den Heiligen Geist haben. I to, że posiadamy Ducha Świętego. Die Grundlage dafür ist auch das Werk. Podstawą tego wszystkiego jest również dzieło Chrystusowe. Jest to bardzo interesujące, gdy spojrzymy do pierwszego listu Jana, 4 rozdział. Tam w tym rozdziale wiele możemy przeczytać o miłości Bożej. Gdy Bóg darował Pana Jezusa, tam są wymienione dwa skutki tego, albo wyniki tego, dass wir leben haben. Że mamy żywot und Vergebung der Sünde. I przebaczenie grzechów. Wir brauchen beides. My te dwie rzeczy potrzebujemy. Und haben beides bekommen. I obydwie otrzymaliśmy. Auf der Grundlage des Todes Christi. Na podstawie tej śmierci Chrystusowej. Wir haben dann natürlich Vorbilder auf den Tod Christi in den vielen Opfern, die rituell dargebracht wurden und deren Beschreibung wir am Anfang des dritten Buch Mose finden. Również też i wskazówkę na śmierć Chrystusową oglądamy w tych wszystkich rytualnych ofiarach opisanych na samym początku trzeciej Księgi Mojżeszowej. Aber ich möchte die übergehen. Ale ja chcę przejść nad tym dalej. Und zu dem kommen, was wir i przejść do tego, co żeśmy przeczytali w Ewangelii Jana w 3 rozdziale. A potem przejdziemy do 4 Mojżeszowej, 21 rozdział.
Begebenheit finden mit der ehernen Schlange. Tam właśnie, gdzie znajdujemy opis tego zdarzenia z tym wężem miedzianym. Das Volk hatte wieder gemurrt. Czytamy tutaj w 4 Księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale, że lud izraelski znowu szemrał. Ihre Widerstand gipfelte in einer furchtbaren Aussage. A ich opór w szczytowym momencie przedstawiony jest poprzez taką przerażającą wypowiedź. Sie hatten gesagt. Oni mianowicie powiedzieli: uns ekelt vor dieser elenden Speise. Z obrzydzeniem jemy ten nędzny pokarm. Das ist erschütternd, Geschwister. Bracia i siostry, to jest wstrząsające. Da sprachen sie von Manna. A tym samym mówili o mannie. Vom Brot aus dem Himmel. O tym chlebie danym z nieba. Aus dem Johannesevangelium wissen wir, wovon dieses Manna spricht. Z Ewangelii Jana również wiemy, na co obrazowo wskazuje ta manna. Der Herr Jesus ist das Brot aus dem Himmel. To sam Pan Jezus jest tym chlebem z nieba. Das Manna spricht von ihm als der aus dem Himmel kam und hier auf der Erde war. Manna wskazuje właśnie na niego, który przyszedł na ziemię z nieba i stał się tutaj tym chlebem. Was die Israeliten gesagt haben, wäre für dich, als wenn du sagen würdest. To, co powiedzieli Izraelici, to wyobraź sobie siebie samego, gdybyś powiedział: mich ekel davor, die Evangelien zu lesen. Mam obrzydzenie do czytania Ewangelii. Damit kann ich nichts mehr anfangen. I nie wiem, co z tym począć. Alles, was da von Herrn Jesus gesagt wird, wszystko to, co tam jest napisane o Panu Jezusie, byli nic mehr von mir. Ja nie chcę tego już słyszeć. Das ist das, was übertragen dort, was Sie gesagt haben, im übertragenen Sinn. To jest właśnie treść tego w przenośni, co oni wtedy powiedzieli. So weit wirst du wohl nicht gehen. Z pewnością do tego nie dojdziesz. Aber hast du keinen Geschmack mehr am Lesen der Evangelien? Ale czy nie zdarza się również i brak chęci, takiego smaku do czytania Ewangelii? Liest du alles andere lieber? Bücher dieser Welt? Czy wszystkie inne książki tego świata chętniej czytasz? Wenn das so ist. Więc, jeżeli tak jest, dann bist du krank. To jesteś chorym. Oder überhaupt kein Kind Gottes. Albo w ogóle nie jesteś dzieckiem Bożym. Das ist, dann verachtest du die himmlische Speise. Bo wtedy pogardzasz tym pokarmem niebiańskim. Das war eine ernste Sünde hier. To był naprawdę poważny grzech Izraelitów. Es kam auch eine ernste Zucht. I również też i poważne ćwiczenie na nich przyszło, karność. Feurige Schlangen. Były to węże ogniste, deren bis zum Tode führte. Których ukończenie prowadziło do ich śmierci. Sicher haben die Israeliten alles versucht, damit diese Schlangen sie nicht bissen. Z całą pewnością Izraelici próbowali wszelkich sposobów, aby uniknąć ukąszenia przez te węże. Ale było tych węży po prostu za dużo. I byli kąsani. A gdy byli ukąszeni, to na pewno wszystkie możliwe środki stosowali, aby się ratować. Oczywiście to nie jest napisane, ale tak sobie to należy wyobrazić. Schlange gebissen hatte, das auszusaugen, damit das Gift noch mal rauskommt. Może próbowali odsysać ten jad, który w ich ciało został wstrzyknięty. Aber es nützte nicht. Ale to nic nie pomogło. Das Gift tut den Körper. Dlatego, że ten jad zabijał ciało. Und sie starben. I umierali. Eine nach dem anderen. Jeden po drugim. Es gab nur ein Heilmittel. Es gab nur ein Heilmittel. I tylko mógł być darowany.
zachowany jeden środek leczniczy. Der Blick auf die eherne Schlange. Mianowicie spojrzenie na tego węża miedzianego, die Mose auf Geheiß Gottes angefertigt hatte. Którego Mojżesz sporządził na rozkaz Boży. Nichts anderes konnte sie retten. Nic innego nie było w stanie ich wyratować. Lass mich das einmal so anwenden. Pozwólcie, że to zdarzenie teraz zastosuję do nas samych. Diese feurigen Schlangen will ich als ein Bild Satan sehen. W tych ognistych wężach chcę widzieć tutaj obraz szatana. Man kann das auch ein bisschen anders sehen, weil es viele Schlangen waren. Można to powiedzieć, to jest podobne do tego, dlatego że było wiele tych węży. Das Gift, in dem, was in dem Körper der Israeliten war. A ten jad, który znalazł się w ciele tych Izraelitów, als Bild der in uns wohnenden Sünde. Jest obrazem na ten w nas zamieszkujący grzech. Das Gift führte zum Tode. Który prowadzi nieuchronnie do śmierci. Und diese Versuche der Israeliten, irgendwie diesem Schicksal zu entkommen. I wszystkie te próby Izraelitów, aby uniknąć swojego strasznego końca, vergleiche ich mit Römer 7. Wszystko to można porównać z listem do Rzymian, 7 rozdział. Da bist ihr da zu Hause, Reise. Proszę, przeczytajcie ten rozdział w domach swoich. Siódmy rozdział do Rzymian. Da schränkt sich auch jemand an, der eigentlich das Gute tun will. Tam jest napisane, że każdy się wysilał, aby dobro czynić. Er schafft es nicht. Ale nie udawało mu się. Und er endet in dem Ausruf. I musiał każdy zakończyć w tym pełnym zwątpienia zawołaniu. Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Któż mnie wyratuje z tego ciała śmierci? Hast du das schon durchgemacht? Czy ty też coś takiego przeszedłeś? Weißt du, man kann zu diesem Ausruf kommen. Tak, wiesz co, można dojść do tego rodzaju zawołania. Das ist ein Ausruf der Verzweiflung. Jest to zawołanie pełne zwątpienia. Der aber schon den Ansatz der Lösung in sich birgt. Ale w tym zawołaniu również też zalążek wyzwolenia jest zawarty. Das werden wir noch sehen. To będziemy jeszcze oglądali. Oder du kannst sagen, albo możesz powiedzieć, ich bin halt so. Ach, po prostu taki jestem. Das gehört halt zu meinem Menschsein dazu. To wszystko należy do mojej osobowości jako człowieka. Ich werde immer wieder sündigen. Ja będę i tak ciągle na nowo grzeszył. Damit muss ich mich abfinden. I po prostu muszę się z tym pogodzić. Resignier. Czyli rezygnujemy. Besser ist die Reaktion zu diesem Ruf zu kommen. Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Lepiej, gdybyśmy doszli do tego zawołania, któż mnie wyzwoli z tego ciała śmierci? Und ich sagte in diesem Ausruf der Verzweiflung. A ja mówię teraz w tym zawołaniu zwątpienia. Da ist schon der Ansatz zur Lösung. Jest właśnie zalążek wyzwolenia, rozwiązania tej sytuacji. Denn der das ausspricht. Bo ten, kto to wypowiada, hat verstanden, es muss ein anderer ihn retten. Zrozumiał również i to, że ktoś inny musi go uratować. Er kann es nicht tun. Że z własnej siły nie jest w stanie tego uczynić. Sein Blick geht zum ersten Mal weg von sich selbst. I po raz pierwszy jego spojrzenie odwraca się od siebie samego i kieruje na innego. Und er sucht die Rettung beim anderen. I szuka możliwości ratunku u kogoś innego. Dann geht es ja weiter dort im Römer. A potem możemy przeczytać dalej w liście do Rzymian, dann fällt der Blick auf Christus. Że jego spojrzenie pada na Chrystusa. So wie sie damals, die Israeliten, sie mussten wegblicken von sich und den Schlangen und allem Möglichen. I tak samo jak wtedy Izraelici musieli odwrócić swój wzrok od tych węży, od siebie samego i mussten auf die eherne Schlange spojrzeć na tego węża miedzianego. Und in dem Moment waren sie
I od tego momentu byli uratowani. Czyli das Problem der in uns wohnenden Sünde. Tak, patrzcie, ten problem w nas zamieszkującego grzechu, das macht man meistens noch nicht am Tag seiner Bekehrung. Tego możemy nie być w pełni świadomi w dniu naszego nawrócenia. Da hat man das Problem seiner Sünden. Bo w tym dniu to z pewnością mamy do rozwiązania problem swoich grzechów popełnionych. Wegen dem kommt man zum Herrn Jesus und bittet um Vergebung oder zu Gott. I dobrze, jeżeli je przynosimy do Pana Jezusa i prosimy o przebaczenie. Ale jeżeli ktoś stanie się już dzieckiem Bożym, dann geht das auf die erste Zeit ganz wunderbar, man ist glücklich, man freut sich, man singt Lieder. I w tym pierwszym okresie czasu po wyzwoleniu z tych grzechów jest się szczęśliwym, jest się radosnym, śpiewa się pieśni. Ale gdy przeminie ten okres pierwszej radości, dann schleicht sich das ein. Dann schleicht sich da mal Sünde ein, da kommt was vor. To wtedy wślizguje się tu, a może tam jakiś inny grzech. W jest moment denkt man, das kann doch nicht wahr sein. I w tym momencie człowiek nawrócony mówi, przecież to tak nie może być. To jakież to, jak to możliwe? Und dann strengt man sich an. I zaczyna się wysilać. Und kommt zu der Einsicht. I dochodzi do poznania tego, że ja zawsze jestem powalony. I nagle stwierdza się, że we mnie samym coś tkwi takiego. I to właśnie jest dokładnie opisane w liście do Rzymian, 7 rozdział. I wtedy nastaje ten moment, że my nasze spojrzenie odwracamy od siebie samych i spoglądamy na Chrystusa. I jest to zdarzenie jedyne w swym rodzaju. Mojżesz musiał wykonać, sporządzić węża. Który jest w tym momencie obrazem Chrystusa wiszącego na krzyżu. Johannes 3, sagt uns das. Jana, 3 rozdział o tym nam mówi. Stellt uns da. I przedstawia nam Christus zur Sünde gemacht. Chrystus uczyniony grzechem. Wir haben heute Morgen Römer 8, Vers 3 gelesen. Dzisiaj rano czytaliśmy Rzymian 8, rozdział 3, wiersz. Den, der Sünde nicht kannte. Ten, który... Nein, das ist ja Korinther. Lesen wir Römer 8. Przepraszam, musimy to teraz zacytować. Rzymian 8, rozdział. Vers 3. 3 wiersz. 8 rozdział 3 wiersz. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać i w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała. Ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Pan Jezus nie tylko poniósł nasze grzechy, Gott hat die Sünde in seinem Fleisch gerichtet. Bóg osądził na nim również grzech. Das ist ein Teil der Lösung von Römer 8. To jest jedna z części tego wyzwolenia opisanego w Rzymian 8 rozdziale. Dass ich erkenne, że ja mogę to poznać, die böse Wurzel in mir, die Sünde. Że we mnie jest ten zły korzeń, ten grzech, die ist schon gerichtet, który już został osądzony w Panu Jezusie. Und der zweite Teil der Lösung ist, a druga część rozwiązania tego jest, dass ich den Geist des Lebens in Christo Jesu besitze. Że jest w Chrystusie Jezusie
Są dwie rzeczy, które przyczyniają się do tego wyzwolenia. Das eine ist etwas, was außerhalb von mir geschehen ist. Jedna rzecz, która jest, która się dzieje na zewnątrz mnie, auf Golgatha, wo Gott ihn zur Sünde gemacht hat. Gdyż dzieje się na Golgocie, gdy Bóg Chrystusa uczynił grzechem. Und das andere ist etwas, was in mir ist. Ale drugą rzeczą jest to, co we mnie jest. Gott hat mir seinen Geist gegeben. Bóg darował mi swojego ducha. Und wenn ich im Geiste wandle, jeżeli ja teraz chodzę w duchu, werde ich die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Wtedy nie będę wykonywał uczynków ciała. So hat das Werk des Herrn Jesus sein Tod. I tak właśnie dzieło Pana Jezusa, Jego śmierć, so wunderbare Auswirkungen in jeder Hinsicht. Ma tak cudowne oddziaływanie w każdym zakresie. Durch dieses Werk sind uns die Sünden vergeben. Że możemy wiedzieć, że nasze grzechy są przebaczone. Że mamy pokój z Bogiem. To jest Pascha. Jesteśmy wyzwoleni z mocy szatana. Nasz stary człowiek jest współukrzyżowany. To Morze Czerwone. Wir haben Leben und den Heiligen Geist. My otrzymaliśmy życie i Ducha Świętego. Właśnie z tej uderzonej skały. A ten problem mieszkającego w nas grzechu, tej grzesznej natury, również Bóg rozwiązał. Spójrz na tego węża miedzianego. Niestety, czas już minął, nie jestem w stanie nic powiedzieć na temat Jordanu. Ja mogłem tylko wam tutaj naszkicować te rzeczy. I zalecam wam każdemu z osobna, aby studiować te rzeczy osobiście. Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset. Pan Jezus mówi takie słowa. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała,
Duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkającym w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o Jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie Ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które
albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje. Takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce. Płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię. I od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie.
W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że Tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała Twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie Twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu Twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję Twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z Twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31-63-500, Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.